Cześć, dzisiaj taka zabawa. Postanowiłem usprawnić swoje audio w BMW 38. Ogólnie grają tu jakoś te głośniki. Tu z tyłu nie mam żadnego subwoofera, żeby trochę basu było. No i postanowiłem wrzucić taki sprzęcik. Ja tak powiem, dostałem go za darmo. Jedynie co to dokupiłem adapter RCA, taki moduł. Zaraz wam powiem, do czego służy. Tu jakieś szybko złączki i kable. Tu jakaś skrzynia, nie wiem jak to gra, mam nadzieję, że da radę. To jest adapter RCA. Fabryczne radio w E38 nie ma wyjścia na cincze, które później trzeba podłączyć do wzmacniacza. Z przodu auta znajduje się jedynie, że tak powiem, wyświetlacz i sterowanie, a cały wzmacniacz i serce radia, które wysyła dźwięk na wszystkie cztery głośniki wewnątrz, na przednie drzwi i tylne, właśnie wychodzi sygnał z tego wzmacniacza. Tu trzeba dokopać się do tego wzmacniacza, odnaleźć tą kostkę po schemacie przewody. Wystarczy sobie tu linię złapać lewą i prawą, lewe głośniki, prawe głośniki, powiedzmy przód. Wpiąć się tymi oto szybko złączkami i już za pomocą cinczy podłączyć się do wzmacniacza. Pokażę wam, jak to mi się uda. Mam nadzieję, że nawet będzie to grało w porządku. Postanowiłem użyć tych szybko złączek, żeby nie ciąć tych kabli i tam za bardzo ich nie naruszać. No, jak nie zda to egzaminu, to po prostu się obetnie tutaj te kabelki z adaptera i powrócimy do oryginału. No, ale warto spróbować. Tym bardziej, że po drugiej stronie mamy akumulator we wnętrze, także dużo roboty i przeciągania kabli nie będzie wymagane. Wszystko tu z pozycji bagażnika będzie montowane, także myślę, że pójdzie sprawnie. No i dobra, po wypięciu napędu nawigacji odpiliśmy te dwie wtyczki, później ramka z tej kasety, w której siedział napęd, i udało nam się cały ten boczek ściągnąć, te wygłuszenie. Wtyczka, która nas interesuje, znajduje się tam. Ogólnie kiedyś to już rozbierałem, żeby sobie wymienić końcówki mocy, dać do regeneracji. Jest trochę z tym roboty. Postaram się po wyjęciu tej kasety, ona jest chyba na dwie śruby, ta kaseta, wykręcę ją, chyba śrubki dziesiątki, i może uda mi się dojść tam ręką i po prostu wypnę tą wtyczkę i wyciągnę sobie ją tutaj na tyle, żeby móc ją operować. Dobra, niestety mój pomysł, żeby rękę wsadzić tu przez tą kasetkę od nawigacji, od napędu nawigacji, się nie powiódł. Jest problem, żeby wyciągnąć tą wtyczkę. Ona jest przesuwna. Trzeba ją w stronę błotnika przesunąć, żeby wyciągnąć. Niestety brak miejsca. Musiałem to po kolei wszystko wymontować. W sumie parę śrubek, tak jak widzicie, to wszystko na takich stelażach jest. Warto sobie zdjęcia porobić, zapamiętać, jak to było. No i teraz sam wzmacniacz oryginalny trzyma się na tych dwóch śrubach. Zluzuję, nie będę go wyciągał całego. Jedynie wtyczkę sobie wypnę i tutaj na zewnątrz sobie ją wyciągnę, żeby móc się wpiąć kabelkami pod moduł RCA.
No i dobra, udało się tutaj tym wymanewrować. U mnie wzmacniacz taki siedzi, BM54. Wtyczka taka, jedna duża, dwie małe. Trzeba sobie znaleźć schemat do tej wtyczki i namierzyć, zlokalizować, które kable odpowiadają za przednie głośniki, lewy, prawy i w nie się wpiąć. No i takim sposobem po schemacie odnalazłem kabelki, które mnie interesują. Wpiąłem się do nich cztery kable, które później podepnę do adaptera. Dobra, kolejna chwila, wszystko już rzucone, poskręcane. Tu jak widać cztery kable wypuszczone z przednich głośników, lewa strona, prawa strona, plusy, minusy. Posprawdzałem, czy to rzeczywiście jest przejście przez te złączki na kabel i jest, można wykorzystać sobie do tego taką baterię 5-woltową i po prostu jeden głośnik plus i minus mu dać na kabel i on tam powinien sobie skrzeczeć. Wtedy wiemy, że jest przejście na głośnik i wpięliśmy się poprawnie. Teraz co, podłączam moduł. Te kable tu może polutuję, najpierw na skrętkę zrobię, zobaczę jak to gra, żeby to tylko odpalić. Dobra, działam dalej. I dobra, udało się to wszystko podłączyć. Na razie tak na krótko. Taki makaron na razie leży. Później to uporządkuję. Na razie przetestuję, jak to działa. Tak jak mówiłem, tutaj wypuszczony sygnał. Idzie on później cinczami do wzmacniacza. Wzmacniacza wypuszczone dwa kable na skrzynie. Plus, minus. I wzbudzanie. Wzbudzanie jeszcze sobie po swojemu gdzieś tam zrobię, bo nie zawsze chcę, żeby mi to chodziło, żeby ciągle skrzynia działała. Gdzieś pewnie na pstryczek albo jakąś inną formę wybiorę, może na jakiś pilot zdalnie, żeby to było odpalane. No to co, robię próbę. Zmagam się z czasem, boję się, że stracę najlepsze lata życia. Wciąż to, co jest ważne, a co wcale nie zachwyca. Bo co niby osiągam, co dostałem od życia. Przerażam sam siebie, moje otoczenie znamie. Mam to pedeskie znamie, od dziecka jestem szamem. Spytaj, czy przestanę taki gwałt. No i efekt jest naprawdę fajny, wystarczający. Nic więcej mi nie trzeba, fajnie to buczy. Na pewno lepiej oddaje basik niż głośniki, które tutaj są oryginalnie. Upchnę to tam, uporządkuję jakoś, fajnie popodłączam jeszcze, żeby jak najmniej miejsca zajmowało, poskładam lewy boczek. No i myślę, że będę zadowolony. Także tyle, jeśli ktoś by miał jakieś problemy z podłączeniem tego, może śmiało pisać, pomogę. Może też chcę sobie autko doposażyć w taką skrzyneczkę. Dobra, to tyle, subskrybujcie, lajkujcie, pozdrawiam.